Dzień dobry. Wczoraj na powrocie podjąłem taką siatkę. Niby jest tu jej 70 metrów, ale tak naprawdę do wykorzystania jest ten jeden kawałek i może ten, a reszta to niestety złom, bezużyteczny, na dodatek lekki, no ale musiałem zabrać wszystko. Wczoraj przywiozłem sobie trochę gruzu i dużo kamieni, to znaczy dużo, no kilkaset kilo tam będzie i mam nadzieję, że te kamienie pozwolą tutaj na dokończenie tutaj tej kaskady. Tu powybierałem takie mniejsze i zostawiłem je sobie tutaj, żeby sobie potem z nich tu krawędź ułożyć. To znaczy one będą tak jak są. Nie wiem, czy będę je betonował, czy po prostu położę pod spód tą agrowłókninę i nimi to przykryję, zobaczę. Dzisiaj woda już opadła. Nie ma aż tyle jak wczoraj. Zaraz wam pokażę, ile tej wody było wczoraj. I dzisiaj zajmiemy się już powoli. Zacznę wykopywać, powiększać bajorko. Na pewno nie skończę, bo została mi może z godzina. Ale coś tam pokopię i pokażę, jak to wyszło. Teraz muszę to zrzucić. No, te wody to tutaj jeszcze nigdy nie było. Jakieś rekordy. Tutaj zawsze czasem była taka malutka kałuża, ale że aż tyle, to jeszcze nigdy nie widziałem. Tutaj już się rozlewa chodzenie. Powoduje, że się zapadam. Jestem, o kurde, no tutaj jest, tu jest bagno. Tego krzaka muszę stąd zabrać. Nie wiem, czy czekać do wiosny. No ale jest masakra jakaś. Tutaj też ciekawe, czy przyczepa odpłynie. Nie no, tak to tutaj jeszcze nie było. W tym oczku wodnym obok bramy też wody się zebrało. Nie jakoś tam super dużo, ale tyle jeszcze w nim nie było. Ten mój próbny wykop pod piwniczkę jest prawie pełen wody. Także nie wiem, czy w ogóle coś będzie z tej piwniczki, czy nie będę jej musiał po prostu stawiać na gruncie i dowozić nie wiadomo ile ziemi, żeby ją przysypać. O, tutaj jest tego tyle. Widać, że coś padało, ale też nie jakoś tam rekordowo dużo. Także no, jest kolorowo. No dzisiaj nie jestem w stanie zdjąć tylko darni z wierzchu. Cała reszta to takie bagno, że szpadel się zasysa i już pękł. Ten piękny trzonek za 10 zł, więc w sumie miał prawo. Wykopał rów i jedno oczko wodne i to był maks jego możliwości. Tutaj mam zamiar to powiększyć do tych legalnych wymiarów 30 metrów kwadratowych, żeby nie pisać żadnych pisemek, bo bardzo tego nie lubię. Tamtego przy bramie na razie nie powiększam. To, w którym się kąpią dziki, tam o, miałem to zostawić na razie w pizdu, miało niski priorytet. Ale chyba jak nadejdzie suchsza pora, to też je trochę pogłębię. To tutaj pogłębię też, bo
jest zbyt głębokie. Wzdłuż tej drogi, której jeszcze nie ma, mam zamiar wykopać rów. Tylko na razie nie wiem, dokąd tą wodę z rowu odprowadzić, bo to raczej nie przyjmie więcej na kratę. Tak. Więc możliwe, że... Na razie tylko głośno myślę. Możliwe, że... Tutaj, gdzie bym wykopał tą piwniczkę, to wokół niej zrobię drenaż. Chyba nawet będzie to konieczne. No chyba, że się poddam i postawię ją na gruncie. No ale na razie jeszcze nie chcę się poddawać. I tutaj gdzieś przed piwniczką i przed szopą będzie szła ta nieszczęsna droga. To puszczę rurę pod drogą i tu też wykopię takie nieduże, że może tą wodę chociaż z piwniczki i trochę z drogi łapało. Muszę dobrze pomierzyć te 16 metrów od płotu, który nie istnieje, bo być może tu się zmieści i piwniczka, i droga, i taki mały kolejne oczko wodne, numer, nawet nie wiem już który, ale raczej tak. Te 16 metrów od lasu to daje nam duże pole do popisu na wymyślanie rzeczy, bo i tak tam nic za bardzo nie można stawiać. Także tak. Zeżrzę bułkę, kopię sobie dalej. Ściągam jeszcze trochę tej darni. Nie jeździ się tu zbyt fajnie. Ani nie kopię. No i to będzie tyle. Pewnie, że będzie ciemno, to nie będę nagrywał. Także tak, takie są plany. To teraz robię. Dzisiaj się zmywamy do lokalizacji numer 2. I możliwe, że będziemy działać na weekend w miejskim ogródku, zanim zalegniemy z browarami na Sylwestra. Także możliwe, że będzie jeszcze jeden film w tym roku. I jeszcze jedna sprawa. To nie jest tak, że ja się chcę tej wody pozbywać. To jest tak, że tej wody jest dużo za dużo zimą i dużo za mało latem. Wydaje mi się, że oprócz tego, że tu tam wody gruntowe i tak dalej, bla bla, to też bardzo pomagają latem te olchy sobie tą wodę wypijać. Więc myślałem, że może dosadzę tutaj trochę, gdzie jest miejsce, cyprysików błotnych i nie wiem, czy nie gadam teraz głupot, ale chyba one są zimozielone i one by sobie też chlały tą wodę zimą. Kanapka ze smalcem i trochę by jej tam wychlały, zawsze by coś pomogły. To też nie jest tak, że ja chcę ten teren osuszać, bo właśnie boję się, że tym olchom przestanie się to podobać, a one są fajne. I jeżeli macie jeszcze jakieś pomysły oprócz tego, żeby dosadzić więcej drzew, które tą wodę wypiją, i wykopać więcej zbiorników wodnych, które tą wodę jakoś tam zgromadzą i przechowają przez jakiś czas. Ja też... To jest jeden z powodów, dla których ja nie do końca chcę te wszystkie tutaj oczka wodne, bajorka jakoś mocno uszczelniać, bo ja wolę, żeby one mi tą wodę powoli sobie oddawały. Żebym też nie musiał tak bardzo podlewać. Nie wiem, czy to w ogóle ma sens, bo to jest dosyć daleko od tego ogródka, ale teraz jak to powiększymy, no to będzie trochę bliżej. No, zastanawiałem się też, czy tego odwodnienia od drogi i w ogóle nie połączyć tutaj takim płytkim rowem z tym oczkiem i ten rów zrobić taki trochę
takie kręty i tak dalej, żeby on tą wodę powoli oddawał tutaj. Nie wiem, czy to ma sens. Nie wiem też, czy ma sens kopanie na przykład takiego dosyć płytkiego rowu od tamtego oczka wodnego, który by właśnie szedł tak, jak to pokazałem paluchem. Tutaj, no bo tu już raczej nic więcej nie wejdzie w tym okresie zimowym, z tego co widzę. W tamtym roku nie było tak źle, no ale w tym jest srogo. Co jeszcze? Na pewno przy każdym takim tworze z dachem będzie zbierana woda, tak jak teraz jest tam. Tylko że ten Mauser pójdzie pod szopę, bo będzie miała dużo większy dach, a tutaj wszędzie pokupuję te małe zielone 300 litrowe, bo taki mały dach i tak tego dużego nie zapełni. Tak więc oprócz dosadzenia kupy więcej tych wierzb, które nie wiadomo czy się przyjmą, tych cyprysików, które kupię nie wiadomo kiedy, pokopania tego i większego wczucia się w zbieranie deszczówki, żeby no, nie trafiała tutaj, to więcej pomysłów nie mam. Wiem o tych swalesach, nie wiem jak to się po polsku nawet nazywa. To takie rowy, które się kopie w określony sposób, żeby one właśnie zatrzymywały wodę i ją oddawały, bla bla. To ja nie wiem, czy ja jestem na to wystarczająco rozgarnięty i nie wiem, czy aż tutaj tyle by mi chciał, bo tak w sumie to do końca nawet nie wiem, gdzie będzie potem stał ten dom, garaż i w ogóle. To już nie na mój łeb. Także jeżeli jakieś inne pomysły łatwiejsze do zrealizowania i sprawdzone, oprócz jakiegoś tam wkopywania zbiorników w podziemie, bo one i tak wypłyną raczej, to dajcie znać, będę wdzięczny. I teraz to już naprawdę dziękuję za uwagę i do widzenia.